Zadanie piąte. Wyznacz wartość wyrażenia 3 silnia razy 6 dzielone na 2 silnia razy 9. W poprzednich odcinkach, w których omawiałam poprzednie zadanie z silni, pokazywałam dwie różne metody rozwiązywania tego typu zadań. Teraz skoncentruję się tylko na jednej. Licznik na razie pozostawiam bez zmian, chociaż w zasadzie tutaj to moglibyśmy już ten licznik na tym etapie przekształcić, więc jednak go przekształcimy. Mianownik pozostanie bez zmian. W mianowniku mamy tutaj 2 silnia razy 9, no i teraz 3 silnia przekształcę jako iloczyn dwóch liczb w taki sposób, żeby tutaj też była 2 silnia. Czyli mamy tutaj 2 silnia razy 3. 2 silnia razy 3 to jest dokładnie to samo co 3 silnia. No i razy 6 przepisuję bez zmian. I teraz zobacz, na tym etapie ja mogę skrócić tutaj te silnie ze sobą. I co ja teraz mogę tutaj zrobić? No mogę tutaj wykonać dwa kroki. Czyli po pierwsze w pierwszym kroku mogę wymnożyć to co tutaj mamy. 3 razy 6 to jest 18. Mianownik zostaje bez zmian, czyli dzielimy na 9 i 18 na 9 to jest 2. Natomiast w drugim kroku, czy podczas drugiej metody, ja mogę tutaj zauważyć jedną rzecz. Otóż mogę zauważyć, że mogę licznik i mianownik podzielić przez 3. W takiej sytuacji, jeżeli dzielę przez 3, to tutaj zamiast trójki zostaje mi 1, a tu zostaje mi 3, przy czym mogę to jeszcze raz podzielić, dzieląc 6 i 3 na 3, czyli tu mi zostaje 1, a tu mi zostaje 2, w wyniku czego ja tutaj otrzymuję wynik 2. Czyli to wyrażenie, które mamy tutaj, ono jest równe 2. Tyle wynosi jego wartość.